Niedaleko miasteczka Łukrze znajduje się dwór w Zyplach. Prezent Napoleona dla księcia Józefa Poniatowskiego, przekazany w 1807 roku. Książę niedługo potem zmarł, a mieszkająca w Paryżu spadkobierczyni sprzedała dwór za pół darmo. Majątek nabył Jan Bartkowski, następnie hrabia Tomasz Potocki. Do Zypli hrabia przyjeżdżał często, hrabina z trzema córkami, Pelagią, Ireną i Konstancją, latem. Gdy dworem władał Tomasz Potocki, pożar zdewastował dwór. Spłonęły wszystkie budynki drewniane, więc należało rozpocząć prace budowlane. Z obu stron pałacu dobudowano dwa masywne dwukondygnacyjne skrzydła. Pomieszczenia na parterze zdobiła sztukateria. Podłogi były wyłożone ceramicznymi płytkami. Jednakże najpiękniejszą komnatą w pałacu była sala taneczna, której ściany pokrywały czerwone obicia z aksamitu. Gdy Potoccy zarządzali, tutaj elita trajkotała. Organizowano litewskie wieczory, czytano poezję, odbywały się tańce i gry. Żadne święto nie obyło się bez wyśmienitych potraw, przygotowywanych w kuchni dworskiej w Zyplach. Tutaj jadła również służba dworska. Mieli urządzoną stołówkę obok kuchni. Oddzielne pomieszczenie było przeznaczone na łaźnie. Służba nie miała możliwości przygotowywać jedzenia w swoim domu. Mieszkali oni w oficynach, zbudowanych symetrycznie do pałacu. Parobcy byli ulokowani w czworakach, zwanych domem rzemieślników. Ziemianin nauczył się języka litewskiego i gdy spotykał parobków, wypytywał ich o rodzinę i sprawy gospodarcze. Gdy słyszał o kłopotach, starał się pomóc. Dzieci parobków corocznie na święta Bożego Narodzenia otrzymywały prezenty. Dziewczynkom własnymi rękoma hrabianki szyły sukienki, chłopcom spodnie lub koszule. Gdy dworem władali Potoccy, właściciel często jeździł do Łukrzów, gdzie założył towarzystwo rolnicze. Dbał o przytułek dla osób starszych, który sam założył. Pani wraz z służącą jeździła odwiedzić chorych. Wiozła dla nich lekarstwa lub jedzenie. Karety użytkowane przez państwo trzymano w wozowni dworskiej w Zyplach. Konie trzymano w stajniach zbudowanych w 1897 roku przez mistrza niemieckiego. Budynek z czerwonej cegły zdobiły okrągłe nisze. Czerwoną cegłę wykorzystano również do budowy parterowej obory. Na terenie dworu w Zyplach znajdowały się dwa spichlerze. Pierwszy spichlerz po dziś dzień miejscowi nazywają oborą dworską. Widocznie tutaj trzymano woły i inne zwierzęta. Drugi spichlerz we dworze w Zyplach wykorzystywano jako magazyn. W jednej jego części przechowywano zboże, w drugiej narzędzia gospodarcze. Doniośli, czworonożni mieszkańcy w majątku szczekali w dworskiej psiarni zbudowanej po drugiej stronie drogi do Gryszka Budy. Jednakże najgłośniejszym psem w majątku był wychowanek młodych hrabianek, którego imię Pik składało się z trzech pierwszych liter imion hrabianek – Pelagi, Ireny i Konstancji. Za możliwość zabawy z pieskiem hrabianki ośmielały się prosić dzieci robotników wypielić lub obsadzić za nich grządki w ogrodzie. Dużo czasu spędzały hrabianki w parku dworskim. Gdy Potocki zakupił dwór, wytyczył w parku aleje, wykopał nowe stawy. W parku o powierzchni 21 hektarów pojawiły się kwietniki, altanki, fontanny, wzniesiono oranżerie i woliere dla bażantów. Aleja parkowa o długości 200 metrów obsadzona została topolami balsamicznymi. Środek parku obsadzono rzadszymi drzewami, czarnymi sosnami, platanami, topolami przywiezionymi aż z Francji. Aby drzewka przywiezione z zagranicy przyjęły się, parobcy dworscy wykopali doły i czekali, aż hrabia wrzuci po kopiejce. Tylko wtedy wkładano sadzonkę. Obecnie w parku można naliczyć ponad 3000 drzew. W 1912 roku w Warszawie zmarł Tomasz Potocki. Przywiezione do Zyplów zwłoki hrabiego późnym wieczorem przywitała gromada służących i parobków dworskich. Metalową trumnę z panem ciągnęły cztery szare konie. Drogę oświetlały beczki z palącą się smołą. Przywiezioną trumnę ustawiono na werandzie pałacu. Po opłakaniu pochowano go na cmentarzu we wsi Pielenej.
Po rozpoczęciu wojny hrabina wyjechała do Warszawy. Do pałacu w Zyplach przeniesiono seminarium duchowne w Sejnach. W 1921 roku dwór został znacjonalizowany, ziemię rozdano. We dworze otworzono szkołę rolniczą. Później we dworze działał szpital, stacja naprawy maszyn i traktorów, biuro kołchozu. Obecnie w budynkach dworskich urządzono galerię, pracownię ceramiczną, organizowane są imprezy kulturalne.